Witam wszystkich z lasu. Dzisiaj grzybobranie. To znaczy, może tak. Słuchajcie, wybraliśmy się, wycieczka zagładowa, jak to było kiedyś za komuny. No i ja pierwszy raz zbieram grzyby, nie znam się za bardzo, ale jest tu mój kumpel z pracy, który doskonale się na tym zna. No i ja próbuję tutaj swoich sił. I patrzcie, co się dzieje. Zobaczcie sobie coś takiego. Jak fajnie są zamaskowane. O proszę. Teraz sobie zobaczymy, co to jest. Widzę, że są jadalne. Są piękne. Dobra. Tniemy. Cak. Patrzcie, jednego mamy. Elegancki. Drugiego mamy. No. To są takie w sam raz na patelnię. No i jeszcze tego. O, super. Powiem wam, że grzyby to jest w ogóle temat taki dla siebie. Ja powiem wam, że one, no ich powiedzmy tajemnice nie są do dzisiaj rozwikłane. Wydaje się często, że są to no jakieś istoty nie z tego świata, gdyż są całkiem inaczej skonstruowane. Nie są to ani rośliny, ani zwierzęta. W każdym razie można je jeść. One bardzo fajnie smakują. Ja sobie je dzisiaj przyrządzę. Załaduję sobie to wszystko do kosza. Zobaczcie. No świetne to jest. Też dużo zabawy tutaj w lesie. Ja właśnie żałuję, że je tak rzadko ostatnio do tych lasów wyjeżdżam, no ale tak już jest, taka praca. No nic, zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczcie, tu są już następne. No to idziemy i szukamy dalej. No, nie minęła jeszcze godzina, a już coś takiego. Także myślę, że kolacja jest gwarantowana. No, pod warunkiem, że te wszystkie grzyby były jadalne, ja nie jestem ekspertem, ale tutaj mój kolega mówi, że wszystko w porządku. Także ja zbieram tylko dwa gatunki takie, które mi pokazano i poinstruowano. Jeszcze będziemy to wszystko sprawdzać. Ale wygląda to na to dobrze. Łatwo to rozróżnić, przynajmniej te, co ja tutaj zebrałem. Także widzicie, jest świetnie. Przed chwilą tutaj dzik przeleciał koło nas. Znaczy koło nas. Jakieś 50 metrów od nas. I tak tu wygląda. Jest to jakieś 30 km za Hamburgiem. Fantastycznie. Spójrzcie na te kolory. Rewelacja. Nie mówiąc już o grzybach. Der, den du hast, den kann man gut essen. Nehmen oder nicht? Ja, nimm sie dir ruhig. Du kannst doch ein bisschen mehr vertragen.